Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was po krótkiej przerwie. Witam Was bardzo serdecznie w niedzielę oraz w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli 8 września. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Będzie to rozdział 7, a wersety od 31 do 37. Posłuchajmy. Potem Jeszua opuścił rejon Koru i przez Cidon poszedł w stronę jeziora Kinneret i dalej w okolice 10 miast. Przynieśli mu człowieka, który był głuchy i miał upośledzoną mowę, i prosili Jeszuę, aby położył na niego rękę. Zabrawszy go samego na stronę, z dala od tłumu, Jeszua włożył palce w uszy mężczyzny, splunął i dotknął jego języka, a potem, patrząc w niebo, wydał głęboki jęk i rzekł do niego: Hypata, to jest bądź otwarty. Otworzyły mu się uszy, jego język został uwolniony, a on zaczął mówić wyraźnie. Jeszua nakazał ludziom, aby nikomu nie mówili, ale im bardziej nalegał, tym gorliwiej rozgłaszali tę wieść. Nie posiadali się ze zdumienia. Wszystko, co czyni, czyni dobrze, mówili. Sprawia nawet, że głusi słyszą, a niemi mówią. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, ta dzisiejsza niedziela, można by powiedzieć zwykła niedziela, dlatego że jest kolor zielony, ale jak każda niedziela jest największym wydarzeniem w randze świąt, jest największą uroczystością. Pomimo tego, że mówimy o tej akurat dzisiejszej niedzieli, że jest to zwykła niedziela w ciągu roku. Ale ta niedziela bardzo mocno łączy się dzisiaj ze narodzeniem, z urodzinami Maryi, Matki Bożej, naszej mamy. Myślę, że nikogo z Was nie muszę przekonywać, że urodziny mamy są jednak w kalendarzu każdego dziecka jednymi z takich najważniejszych wydarzeń. I tego dnia wielu przecież myśli o mamie, czy o tej, która żyje, czy o tej, która już umarła. Składamy mamie życzenia albo modlimy się za mamę. I dzisiaj nie sposób przejść obojętnie obok naszej mamy, mamy Pana Jezusa, mamy wszystkich ludzi. Ale to Słowo Boże tak bardzo mocno podprowadza nas trochę do tych właśnie nierozłącznych, nierozdzielnych od siebie osób. Maryja i Jezus, matka i dziecko. My poznaliśmy ich imiona, Jeszua i Miriam w tym żydowskim brzmieniu, czyli w tym oryginalnym, czy w tym naszym polskim, Jezus, Maryja. I mają one taki wspólny mianownik, który bardzo mocno mi tutaj w tym Słowie Bożym z dzisiejszego dnia do tych osób wielkich bardzo pasuje. Wszystko, co czyni dobrze. A my byśmy chcieli dzisiaj powiedzieć: wszystko, co czynią, czynią dobrze. Jezus i Maryja. Wszystko, co czynią, czynią dobrze. Kochani, ta Ewangelia opowiada o pewnym człowieku. Nie wiemy, czy to był mężczyzna, czy to był kobieta, dlatego każdy z nas może poczuć się tym człowiekiem trochę takim przyniesionym. Nawet on o własnych siłach nie doszedł do Jezusa, przyniesiony do Jezusa przez innych ludzi, był głuchy i był niemową, totalnie odcięty od świata, moglibyśmy powiedzieć zero, nic, nie ma z nim kontaktu, nie potrafi nic powiedzieć, nie potrafi nic przyjąć, to co ludzie do niego mówią. Ile jest takich właśnie historii w naszym życiu, że te historie nas odcinają. Odcinają nas nieraz ludzie, którzy nas skrzywdzili,
odcina nas jakaś nasza ograniczoność, że jesteśmy głusi, że nie słyszymy może dobrych jakichś natchnień, a słyszymy wiele oskarżeń, odcina nas może stan zdrowia, tak od strony fizycznej. Wiele rzeczy nas odcina od kontaktu z innymi ludźmi, ale też i z samym Panem Bogiem. I po drugie, czasami nie potrafimy zabrać głosu, wypowiedzieć się. To, co byśmy chcieli powiedzieć, nie potrafimy, bo nas to jakoś właśnie może paraliżuje. Jakiś strach, jakieś zniewolenie, może jakiś grzech. Nie chcielibyśmy czasami właśnie, żeby ktoś inny poznał to, co w nas jest. Boimy się komuś opowiedzieć o tym, co w nas jest, wypowiedzieć to wszystko, co nas boli, albo co jest i nawet naszym złem, bo ludziom łatwo jest się chwalić czymś dobrym, jakimiś sukcesami, czy wakacjami i w ogóle. Ale o wiele trudniej jest czasami znaleźć kogoś, przed kim można by się wypowiedzieć. Dlatego dzisiaj wielu ludzi płaci słone pieniądze za to, żeby pójść do psychologa, który go po prostu wysłucha, że mogę to powiedzieć. I ten człowiek za to bierze pieniądze, żeby mi w ten sposób pomóc. Jest to jakąś formą pomocy. Ale moi drodzy, dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na Jezusa i na Maryję. Bo zarówno Pan Jezus, który urodził się 25 grudnia, jak i Maryja, która urodziła się 8 września, w tej naszej tradycji religijnej, liturgicznej, zostali nam dani nie jako kolejne narodziny jednego z iluś już na świecie w historii miliardów ludzi, ale zostali nam oni dani po to, aby wszystko, co czynią, czynić dobrze dla nas, dla ludzi. Przepiękne to narodziny, przecudne, jakże dzisiaj powinniśmy być też wdzięczni Panu Bogu, że zaplanował ten dzień, 8 września, w tej naszej tradycji religijnej, liturgicznej, zaplanował ten dzień, że na świat przyszła Maryja. Maryja, która za kilkanaście lat urodzi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Jeszcze raz, niech to wybrzmiewa jak echo. Po to, aby wszystko, co czynią, czynić dla nas dobrze. A chcą nas uwalniać z tego paraliżu człowieka głuchego i człowieka niemego. Prośmy dzisiaj Maryję i Jezusa, jakby w tej uroczystości niedzielnej łączą się dzisiaj tak wyjątkowo raz na kilka lat te dwie osoby, bo jest niedziela i są urodziny Maryi. Prośmy Jezusa Zmartwychwstałego i Maryję, która zawsze jest przy Chrystusie Zmartwychwstałym, aby nas uzdrawiali, by dla nas czynili to, co dobre, by wszystko, co dobre, czynili dla nas. Oni to chcą robić, tylko potrzebują tego, żebyśmy my w to uwierzyli i z taką ogromną prośbą się do nich zwracali. Ale też dzisiaj, moi drodzy, przyprowadzajcie do Maryi, do Pana Jezusa, przyprowadzajcie osoby, tak jak ten człowiek głuchoniemy, upośledzony, został dzisiaj przyprowadzony do Jezusa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie tutaj słuchać i rozważać słowa Ewangelii. Życzę wam pięknego dnia, bo to przecież wyjątkowy dzień urodzin mamy. Bądźcie dzisiaj całym sobą, całymi sobą przed Maryją, dla Maryi i dziękujmy jej za wszystko, co nam wyprasza u Jezusa. Z Panem Bogiem i do zobaczenia jutro, oczywiście, jeśli Bóg da.